Stara wioska tego wieczoru wyglądała dokładnie tak samo jak zawsze. Wszystko było monotonne, suche, nieatrakcyjne. Zofia siedziała na dużym metalowym moście, zanurzyła nogi w wodzie i nimi machała. Powolna rzeka, która była lokalną atrakcją, niemal całkowicie wyschła. Słuchała swojego chłopaka, który po raz kolejny przekonywał ją, że przeprowadzka to raczej konieczność niż kaprys. Sam Juri wielokrotnie jeździł do stolicy. Był święcie przekonany, że tym razem musi zabrać ze sobą swoją ukochaną. Tam jest tak pięknie, tyle tam możliwości. Nie odmawiaj, wyjedźmy razem na zawsze, na zawsze, mówił Juri, szeroko się uśmiechając i chwytając swoją ukochaną za smukłe nadgarstki. Jej blada skóra latem stawała się opalona, Śniada. Zofia uśmiechała się do niego. Lubił patrzeć na jej szczery uśmiech, choć widział w jej oczach strach przed zmianami. Zofia naprawdę bała się przeprowadzki. Najbardziej obawiała się zostawić tutaj matkę, która bez niej prawdopodobnie całkiem podupadłaby na zdrowiu, bo to ona dawała jej jakiekolwiek poczucie życia. Ale Zofia chciała żyć też dla siebie, więc musiała podjąć decyzję, jak ciężka by ona nie była. Nie kochała swojego chłopaka zbyt mocno i myślała, że jeśli on odmówi, to ich drogi się rozejdą. Jeśli zazwyczaj jej przypuszczenia okazywały się niesłuszne, to tym razem były one wyjątkowo trafne. On wyjeżdżał na zawsze, na stałe. A jeśli ona nie pojedzie z nim, oznaczało to tylko tyle, że tam znajdzie sobie inną dziewczynę, a ona zostanie tutaj, tkwiąc w tej starej, opuszczonej wiosce. Nawiasem mówiąc, wioska nie była aż tak opuszczona. Ostatnio zaczęli tu przyjeżdżać deweloperzy, budować nowe domy. Miejsce zaczęło się zmieniać, ale sens był tylko taki, że Zofia nie znosiła tej wsi. Mdliło ją na samą myśl o przebywaniu tutaj i świadomość, że nic się nie zmieni. Wyobraź sobie, stanę tam na nogi, znajdę pracę, a potem, gdy będziemy gotowi, urodzimy dziecko, będzie synek, a może córeczka, rozmyślał chłopak, szeroko się uśmiechając i ponownie chwytając ją za rękę. To był zakazany trik, przed którym zawsze się poddawała, a on doskonale o tym wiedział. Gdyby tylko Zofia wiedziała, jak skończy się ta przeprowadzka, może nigdy by się na nią nie zgodziła. Ale teraz, na progu dorosłości, pragnęła zmian, chciała spróbować czegoś nowego, poczuć się w nowym miejscu inną osobą. Tym razem była pewna, że nawet jeśli matka jej zabroni, to i tak zdoła ją przekonać, albo po prostu ucieknie, bo nie miała już innego wyboru. Może gdyby miała siostrę lub brata, którzy mogliby zostać z matką, to nie byłoby tak boleśnie puścić córkę do stolicy. Ale Zofia była jedynym dzieckiem, a matka nie chciała oddać jej swojego serca. Zobacz, jak tylko skończysz 18 lat, wyjadę. Właściwie powinienem wyjechać już wcześniej, ale zostaję tylko przez ciebie, rozumiesz? Powiedział Juri, znowu naciskając na bolesny punkt, przypominając, że właściwie to znosi to miejsce tylko dla niej. Już dawno by wyjechał, a tam wszystko byłoby wspaniałe. Ale on tkwił tutaj i czekał, aż ona będzie mogła legalnie podejmować decyzję samodzielnie. Muszę porozmawiać z mamą, potem zdecyduję, powiedziała Zofia, ale zobaczyła, że wyraz twarzy chłopaka się zmienił. Wyraźnie nie był zadowolony, słysząc te słowa. Przestań się na mnie złościć. Zawsze się denerwujesz, gdy mówię, że muszę porozmawiać z mamą. Ty jesteś taki zimny, niedostępny, a ja jestem dziewczyną. Poza tym mamy tylko siebie nawzajem. Więc bądź tak miły i okaż odrobinę szacunku, że rozstaję się z osobą, która mnie wychowała. Tak, przepraszam odpowiedział Juri, a potem prychnął i odwrócił się od niej. Cały czas zapominam, że ktoś może mieć normalne relacje z rodzicami. Dobra, potem jak zdecydujesz, to mi powiesz. Przepraszam, że tak na ciebie naciskam, po prostu bardzo cię kocham. Naprawdę chcę, żebyśmy wyjechali razem, rozumiesz? Naprawdę chcę, żebyś była przy mnie. Żebyśmy przeszli przez to wszystko razem. A potem, wyobraź sobie, będziemy siedzieć w jakiejś rezydencji. Na którą zarobię. Będziemy wspominać, jak nam było ciężko, jak przeszliśmy przez wszystkie trudności, jak bardzo się kochamy. I Zofii podobało się to, co mówił. Lubiła myśleć, że kiedyś będą wspominać swoje dawne życie, gdy już będą na tyle bogaci, że wszystko inne przestanie mieć dla nich znaczenie. Wracała do domu tak rozemocjonowana, że była święcie przekonana, że znajdzie w sobie siłę, by przekonać matkę która wyraźnie nie chciała, by jej dziecko wyjechało. Zofia weszła do starego domu, który bardzo kochała. Tutaj dorastała, pamiętała, jak kiedyś była tu pełna rodzina, zanim ojciec zakochał się w innej kobiecie i odszedł. Rozwodząc się nie tylko z żoną, ale i z córką. Czasami Zofia tęskniła za ojcem, wspominała go, ale za każdym razem przypominała sobie, że to on ją porzucił, że ani razu nie próbował naprawić ich relacji. Miała pełne prawo, by zostawić go w swoim przeszłości. A czemu taka szczęśliwa jesteś? zapytała matka, wnosząc do domu wiadro z wodą. Cała kwitniesz, na pewno znowu Juri przyjechał. Pewnie znowu wmawia ci, że powinnaś z nim wyjechać. Matka była niezadowolona, to było widać po jej twarzy, emocjach, słowach. Nawet gdyby Juri nie zamierzał jej wywozić, matka i tak nie znosiła tego człowieka, a za każdym razem, gdy przychodził do Zofii, wywoływało to w niej złość i irytację. Mamo, dlaczego tak go nienawidzisz? Zapytała Zofia, naprawdę nie rozumiejąc niechęci matki. Zobaczysz jeszcze, dziewczyno, pożałujesz, że się z nim związałaś, powiedziała matka, kręcąc głową. Podrośniesz, zrozumiesz, jacy są mężczyźni, i będziesz widziała takich jak twój Juri z daleka. Tylko, że potem może być za późno. Zajdziesz w ciążę, zostaniesz w domu, a on będzie ci wypominał, że to on pracuje, a ty siedzisz w domu i nie zarabiasz. Taki mężczyzna nie pomoże przy dziecku, nie zrobi nic w domu, tylko będzie klikał przy komputerze i narzekał, jak bardzo jest zmęczony. Zofia wzruszyła ramionami. Bo nie zamierzała wierzyć w słowa matki. Jej matka całe życie znosiła upokorzenia ze strony ojca, więc nic dziwnego, że miała tak negatywne zdanie o mężczyznach. Ale Zofia wierzyła tylko swojemu chłopakowi, a reszta nie miała znaczenia. Zofia chciała odejść, ale skoro matka zaczęła rozmowę, zamierzała ją skończyć, niezależnie od tego, czy córka była z tego zadowolona, czy nie. Potem będziesz żałować, gryźć się, że zostawiłaś matkę, a wtedy będzie już za późno. A twój Juri tylko na słowach jest taki bohater. Zobaczysz, nic dobrego ci nie zrobi i już nie zrobi. Są tacy mężczyźni, którzy zdobywają. A potem, gdy cię już zdobędą, zapominają, że muszą dalej dbać, kochać, okazywać swojej kobiecie uwagę. Później będą ci wypominać, że robisz problemy, że nie chcą o niczym rozmawiać, a ty dowiesz się, że od roku już sypiasz inną. Zofia nie odpowiedziała matce. W końcu głupio było odpowiadać komuś, kto i tak nikogo i niczego nie słucha. Zofia poszła do swojego pokoju, mając nadzieję, że matka się uspokoi. A wieczorem będą rozmawiać o jej urodzinach. Ale matka nie zamierzała się uspokoić. Wciąż wspinała się za nią po schodach. Cały czas się denerwowała, groziła, mówiąc, że kiedy córka wróci, jej już tutaj nie będzie. Ale Zofia traktowała te groźby jedynie jako zwykłą manipulację kobiety, która już nie wiedziała, jak przekonać swoje dziecko, by zostało przy niej. Jak wyjedziesz, to zapamiętaj moje słowa. W Twoje urodziny nawet o Tobie nie wspomnę, rozumiesz? Nie będzie ani tortu, ani przyjaciół, nikogo, rozumiesz? Jak wyjedziesz, to uważaj, że nie masz już matki. Krzyknęła matka, a potem zeszła na dół, by wrócić do swoich zajęć. Zofia poczuła, jak łzy spływają jej po policzkach. Miała dość codziennych kłótni z matką i była zmęczona przegrywaniem tej walki, w której nikt nie brał pod uwagę jej zdania. Ona nie mogła przekonać matki, ale jeszcze bardziej nie mogła przekonać samej siebie zmagając się z wewnętrzną niechęcią i dręczącym poczuciem winy. Z jednej strony doskonale rozumiała, że im dłużej będzie przebywać w tym domu, tym gorzej się czuje. Traciła samą siebie, swoje marzenia i ambicje, wszystko to schodziło na dalszy plan. Na pierwszy plan wychodziły tylko pragnienia matki, która słyszała i rozumiała jedynie siebie. Zofia chciała wyjechać choćby po to, by po prostu zobaczyć, jak to jest żyć poza tą przeklętą wioską, w której utknęła na zawsze. Zofia siedziała w swoim pokoju, ocierała łzy, mając nadzieję, że matka zaraz wejdzie, przeprosi i powie, że martwi się o nią, ale rozumiała, że to niemożliwe. Kilka dni później, gdy nadszedł dzień, na który Zofia tak czekała dzień jej pełnoletności, matka demonstracyjnie nie złożyła jej życzeń. Nie przygotowała nawet śniadania, nie pogratulowała. Po prostu wzięła koszyk i poszła do lasu, żeby nazbierać grzybów. Zofia rozpłakała się, bo bardzo czekała na ten dzień, miała nadzieję na choćby suche życzenia od matki po wszystkich tych groźbach, ale matka najwyraźniej postanowiła zrealizować swój plan. Zofia. Zawołał Jurii. Zofia podeszła do okna z zapłakaną twarzą. Juri trzymał ogromny bukiet kwiatów i machał do niej obiema rękami. Kiedy wyszła, wręczył jej kwiaty, a potem, podchwytując ją, zakręcił. Dobrze, koniec płaczu, chodź. Moja siostra upiekła, tort, posiedzimy, pogadamy, a potem zaczniesz pakować rzeczy, powiedział radośnie Juri. Wyraźnie zadowolony z tego, jak rozwinęła się sytuacja. Kobieta, która zbojkotowała swoją córkę, sama nie zdawała sobie sprawy, że tylko popchnęła ją do podjęcia decyzji. Zofia weszła do domu Jurija, gdzie mieszkał ze swoją siostrą. Rzeczywiście upiekła duży i piękny tort, nalała soku. Jurij wybrał sobie mocniejszy napój. Angelika uspokajała Zofię, opowiadając, jak jej własna matka traktowała ją znacznie gorzej i że nie ma w tym nic strasznego. Ci dwaj ludzie zorganizowali jej prawdziwe urodziny, tylko po to, żeby się nie smuciła i żeby miała miłe wspomnienia z tego, że pełnoletność to szczęśliwy dzień. Kiedy impreza zbliżała się ku końcowi, Zofia zrozumiała, że nadszedł czas, by iść i pakować rzeczy. Matka jeszcze nie wróciła. Może myślała, że córka bez niej nie wyjedzie, a może po prostu nie chciała tego oglądać. Weź tylko to, co najpotrzebniejsze, wszystko tam kupimy. Spakuj wszystko do jednej walizki i to będzie wszystko. Wszystko będzie w porządku. Zofia bardzo chciała pożegnać się z matką, ale najwyraźniej ta postanowiła schronić się u swojej przyjaciółki, bo już zmierzchało, a jej nadal nie było. Dziewczyna widziała, jak podchodziła do domu, że matka, zobaczywszy ją z chłopakiem, skręciła w stronę domu swojej przyjaciółki i najprawdopodobniej siedziała tam teraz. Narzekając na córkę, a przyjaciółka o podobnym charakterze wspierała swoją siostrę w nieszczęściu. Zofia otworzyła starą walizkę, spakowała rzeczy, a potem, stając na niej obiema nogami, zapięła ją, obserwując, jak zamek ledwo powstrzymuje stos rzeczy. Juri był w pełni zadowolony, że nie musiał nawet wchodzić w konflikt z jej matką, i cieszył się, że decyzja, którą podjęli, wreszcie mogła zostać zrealizowana. Włożył walizkę do samochodu, po raz ostatni spojrzał na Zofię, która odwróciła się do niego plecami, patrząc na ogromny dom, który kochała i w którym spędziła swoje najlepsze lata, gdy ojciec jeszcze był obecny, gdy matka była szczęśliwa. Zanim nie zamieniła jej w lalkę, która koniecznie musiała spełniać wszystkie jej oczekiwania i wymagania. Zobacz, córko, wrócisz, a mnie już tu nie będzie powiedziała matka, stojąc obok domu swojej przyjaciółki. Zofia chciała do niej podejść, objęci ją, powiedzieć, że będzie przyjeżdżać, ale matka podniosła obie ręce. Nie, nie zbliżaj się do mnie. Jeśli wyjeżdżasz, zostawiasz mnie tutaj, to tak zostanie. Nie mam już córki, uważaj, że matka dla ciebie umarła, powiedziała stanowczo kobieta. A potem, nie czekając na odpowiedź córki, znowu weszła do domu swojej przyjaciółki. Zofia poczuła, jak łzy zaczęły napływać do jej oczu. Miała ochotę rozpłakać się, przytulić się do matki tylko po to, by ta się uspokoiła. Juri wziął ją za rękę i od razu zrobiło się trochę lżej. Posadził ją w samochodzie i nie czekając, aż zmieni zdanie, wcisnął pedał gazu do podłogi. Samochód ruszył z miejsca, zostawiając za sobą tylko chmurę kurzu. W dniu swoich osiemnastych urodzin Zofia opuściła matkę w starej wiosce, wyjechała do stolicy, by zacząć budować swoje życie. Czuła w sobie burzliwe poczucie winy, które doprowadzało ją do szaleństwa. Ale nie chciała tu zostać, nie chciała teraz się zatrzymywać. Na chłodno rozumiała, że jeśli teraz nie wyjedzie, to już pewnie nigdy tego nie zrobi. Za każdym razem, gdy próbowała porozmawiać ze swoim chłopakiem, który siedział za kierownicą, uważnie obserwując drogę, jakby traciła głos. Od razu miała wrażenie, że straciła kontrolę nad sobą i milczała, nie zaczynając rozmowy. Nie martw się, wszystkie matki takie są. Po prostu się martwi, ale nie potrafi tego normalnie wyrazić. Nie przejmuj się, trochę ochłonie, a potem do ciebie zadzwoni. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Nie ma co się mazgać, powiedział Jurij. Chciał ją jednocześnie uspokoić, ale w jego słowach wyczuwała gniew. Nie mogę cię zawieść z powrotem, jeśli chcesz całe życie siedzieć przy matczynej spódnicy. Będziesz jak Maria, która została z matką zamiast pojechać z Jegorem do miasta. I Ceo. Maria jest teraz szczęśliwa. Siedzi tylko przy spódnicy matki, słuchając jak ta ją wyzywa. Bo niby Ceo. Nie wyszła za mąż, nie urodziła wnuków. Zobaczysz, jak wyjedziesz do miasta, to przekonasz się, że ludzie są całkiem inni. Tylko w naszej dziurze matki myślą, że dzieci muszą przy nich siedzieć aż do ich starości, mówił Jurij. Złościł się raczej nie na matkę Zofii, ale na swoją własną, która też go porzuciła. Kiedy dwa lata temu poszedł do wojska, matka Jurija, w przeciwieństwie do matki Zofii, która widziała swoje ocalenie tylko w córce, postanowiła zacząć nowe życie daleko od dzieci porzucając zarówno syna, jak i córkę. Rozumiem, że się po prostu martwi, ale nie mogę się uspokoić, czuję się winna. A to poczucie winy we mnie wszystko tylko pogarsza, czuję się coraz ciężej, przyznała szczerze Zofia. Wyrwała z siebie te słowa, a na sercu zrobiło jej się lżej. Juri przekonywał ją, że ją kocha, że wszystko będzie dobrze i że gdy następnym razem tu wrócą, matka przyjmie ją z otwartymi ramionami. Zofia święcie mu wierzyła, choć w jej wnętrzu zaczynały się już rodzić wątpliwości co do podjętej decyzji. Może matka miała rację? Może ten człowiek wcale nie był taki, jak chciał się przedstawić na początku? W każdym razie Zofia rozumiała, że jeśli nie wyjedzie teraz, będzie żałować swojej niezdecydowania znacznie bardziej. Nie martw się, wszystko załatwię. Twoja matka po prostu nie rozumie, że może być inne życie. Doskonale pamiętam, jak twój ojciec stwierdził, że ta nowa kobieta jest lepsza niż jego rodzina, jego dziecko. Twoja matka przeżyła prawdziwy cios. Nic dziwnego, że teraz tak patrzy na wszystkich mężczyzn. Po prostu ją zrozum, zaakceptuj, pomyśl, jak jej teraz trudno. Każdy człowiek na początku reaguje agresywnie na jakieś nowe okoliczności, zmiany, ale zawsze potem wszystko się układa. Nie martw się, powiedział Juri, rzucając na nią przelotne spojrzenie. Tak, chyba masz rację, odpowiedziała Zofia. A on od razu skinął głową. Zofia usadowiła się wygodniej i patrzyła przez okno. Krajobraz był jej nieznany. Przez swoje osiemnaście lat nigdy nie wyjeżdżała poza granice wioski, a teraz wydawało jej się, że tam, za oknem, kryje się prawdziwy Wielki świat, który przyniesie jej mnóstwo nowych możliwości i wrażeń. Ale Zofia nie podejrzewała nawet, że życie ma wobec niej zupełnie inne plany. Zofia zostawiła w tej wiosce swojego przyjaciela Artura, który, mimo że się nią opiekował, pozostawał dla niej tylko przyjacielem. Zostawiła swoją najlepszą przyjaciółkę, która również planowała kiedyś uciec od tej życia w dziurze. Ale najgorsze było to, że zostawiła tam matkę. Która teraz odrzuciła ją, nie akceptując jej samodzielnej decyzji. Z jednej strony ta przeprowadzka na osiemnaste urodziny była dla Zofii prawdziwym prezentem. Z drugiej strony Zofia rozumiała, że matka pozostawiła w niej ranę, którą będzie odnawiać za każdym razem, gdy pogrąży się w poczuciu winy. W drodze rozmawiała dużo o tym, jak ułoży się ich życie, przyszłość, jak będą pracować, uczyć się, cieszyć czasem spędzonym razem. Zofia już wyobrażała sobie, jak będą zarządzać budżetem, jak na początku będą odkładać każdy grosz, by po prostu pojeździć metrem, pójść na spacer, odwiedzić park, zjeść lody, wypić kawę, delektować się watą cukrową. Wiedziała, że na początku będzie ciężko, ale chciała wspierać swojego mężczyznę we wszystkich jego dążeniach, aby z czasem osiągnęli sukces. Jednak po przeprowadzce życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż sobie wyobrażali. Na początku było potwornie ciężko, często brakowało pieniędzy nawet na chleb, a życie, które na wsi wydawało się trudne, teraz zamieniło się w prawdziwą próbę. Zofia wiedziała, że będzie trudno, a Juri obiecywał, że szybko staną na nogi. Jednak po przeprowadzce, problemy spadły na nich lawiną, zmuszając do zastanowienia się, czy nie przeliczyli swoich sił i teraz tonęli w długach. Brakowało pieniędzy katastrofalnie. Juri pracował, bawił się z przyjaciółmi w wolnym czasie, a Zofia siedziała sama w mieszkaniu, na które ledwo starczało pieniędzy. Nie mogła pójść do pracy, bo za każdym razem, gdy nie zdążyła posprzątać lub ugotować, Juri robił awantury. Natychmiast wymyślał plan, jak ją odciągnąć od pracy i zmusić, by została w domu. Jednak jedna jego pensja nie wystarczała na wszystko. Pieniędzy na naukę także nie było, i Zofia zrozumiała, że wszystkie jej rozważania o tym, jak się wykształci i będzie pracować, były tylko pustymi, dziecinnymi marzeniami. Marzeniami, które rozbiły się o brutalną rzeczywistość. Trudno jej było przyznać, że ciągle wraca do słów matki, która mówiła, że wszystko potoczy się właśnie w ten sposób. Ale Zofia nie mogła przyznać przed sobą, że jej pragnienie przeprowadzki okazało się bardziej zgubne, niż matka ją ostrzegała. Bała się przyznać samej sobie, że ta przeprowadzka była porażką, że lepiej byłoby zostać na wsi, zatrudnić się w mleczarni, jak ci wszyscy ludzie, którzy cieszyli się spokojem i ciszą. Zamiast brać udział w tej niekończącej się gonitwie, w tym strasznym braku pieniędzy i biedzie. Juri nadal snuł opowieści. Płucili się, godzili, on obiecywał, że wszystko się ułoży, że już niedługo będzie cudownie, że trzeba tylko poczekać i dać mu szansę, aby się zrealizował jako mężczyzna. Zofia miękła, wybaczała mu, a potem znowu dzielili każdy grosz. Juri znowu wracał do picia, zabaw, ucieczki od domu, w którym było tyle problemów. Już ci mówiłem, że to nie jest teraz odpowiedni moment. Krzyknął Juri, cały drżąc z wściekłości. Zofia znowu zaczęła rozmowę o ślubie, ale to był już ostatni raz, ostatnia próba dotarcia do człowieka, który kochał ją tylko w słowach. Matka miała rację kilka lat temu, kiedy nie chciała puścić swojej córki, mówiąc, że to nie jest ten mężczyzna, dla którego warto porzucić wszystko i uciec. Juri znów mówił, że to nie czas na ślub, choć Zofia proponowała, żeby się po prostu pobrali. Żeby byli mężem i żoną. Po trzech latach związku dawno już powinni podjąć tę decyzję, ale on się nie zdecydował. Zofia domyślała się, na czym polega jego wahanie, ale starała się odsunąć te myśli, bo inaczej by oszalała od przytłaczającego uczucia w środku. Chcesz tylko szybko wyjść za mąż, a może ja nie chcę żyć w małżeństwie. Jeszcze jestem młody, chcę normalnego życia, rozumiesz? Chcę się bawić, korzystać z życia, a ty co mi proponujesz? Złościł się Jurij. To ty mnie tutaj przywiozłeś, obiecałeś, że się pobierzemy, założymy rodzinę, dziecko, a teraz mi mówisz, że czegoś od ciebie żądam. Oburzyła się Zofia. Zupełnie nie rozumiejąc, jak rozmawiać z człowiekiem, który w każdej sytuacji próbował ją obarczyć winą. A przestań słuchać, nie podoba ci się, to wynoś się stąd. Mądra się znalazła, myślisz, że jak przeprowadziłaś się za mną, to muszę się z tobą niańczyć. A skądże chcesz wyjść za mąż, szukaj innego frajera. Chcesz być ze mną, to znaczy, że musisz znosić to, jak jest, krzyczał dalej Jurij. Zofia natychmiast się wykofała, nie zamierzała go w niczym przekonywać, bo wiedziała, że skończy się to kolejną awanturą. Jurij znów na nią nakrzyczy: Wyjdzie, upije się, i ich rozmowa dobiegnie końca. Machnęła na niego ręką, wzięła słuchawki z półki. Wyszła na zewnątrz, postanawiając trochę odpocząć i pomyśleć o czymś innym. Myśli i poczucie winy zżerały ją od środka, nie pozwalając nawet na normalne rozważania. Nie podobało jej się życie w stolicy. Kiedyś, w dniu osiemnastych urodzin, zostawiła matkę, wyjechała do stolicy, żeby tam zacząć budować swoje życie, ale nic nie szło tak, jak się spodziewała. Myślała, że uda jej się spełnić, znaleźć pracę, studiować, cieszyć się tym pełnym wrażeń życiem, ale okazało się, że to wszystko nie jest dla niej. Tęskniła za wsią za spokojnym, uporządkowanym życiem, za pięknymi zachodami i wschodami słońca, za piejącymi kogutami i muczącymi krowami. Za tym specyficznym zapachem, który roznosił się wieczorami. Od tamtej awantury minęło kilka dni. Gdyby tylko Zofia wiedziała, jak to się skończy, pewnie od razu spakowałaby rzeczy i odeszła od tego człowieka, ale po raz kolejny dała tym związkom szansę. Ufała Jurijowi, liczyła, że kiedy przyjdzie, przeprosi i obieca, że wszystko naprawi, tym razem naprawdę dotrzyma słowa. Ale teraz siedziała w kuchni, obserwując, jak dziewczyna, z którą go przyłapała, szybko się ubiera. Jurij zerkał na swoją dziewczynę, potem na kochankę, wyraźnie czuł się niezręcznie. Po jego spojrzeniu widać było, że nie wie, po czyjej stronie stanąć, która z nich bardziej mu się opłaca. Gdy jednak kochanka wyszła, został sam na sam z Zofią, a ona, zdając sobie sprawę, co zrobił, wyrzuciła go z serca, z duszy i teraz nie czuła do niego już nic. Serio. Naprawdę chcesz się rozstać? No co, raz się potknąłem, i co z tego? Wszyscy faceci zdradzają, trzeba było się z tym pogodzić a nie robić cyrku, wystawiając dziewczynę prawie w samej bieliźnie, powiedział Jurij z niezadowoleniem, kiwając głową w stronę drzwi. Jak ona ma na imię? Zapytała Zofia. Ona. No. Zaczął Jurij, po czym nagle zamilkł. Zofii zrobiło się niedobrze na myśl, że przespał się z dziewczyną, której imienia nawet nie zapamiętał. Pokręciła głową. Przypominając sobie, jak okrutnie ją potraktował. Musiała to sobie uświadomić, żeby o tym nie zapomnieć, żeby nie wybaczyć mu i nie ulec jego błagalnym oczom, gdy zacznie klękać i prosić o przebaczenie. Nie będę przepraszał, opowiedział Jurij stanowczo. Jakby czytał w jej myślach, kiedy rozważała, czy znowu mu wybaczyć, bo wiedziała, że jeśli to się już zaczęło, to sytuacja będzie się powtarzać w nieskończoność. Zofia pogrążyła się w myślach. Zostawiła matkę na wsi, zrezygnowała z życia, które jej się podobało, i przez cały ten czas nie przeprowadziła się z powrotem, choć bardzo tego pragnęła, tylko dla człowieka, który ją tak brutalnie oszukał i nie czuł nawet odrobiny winy. Wyraźnie czując swoją przewagę nad nią. Wiesz, Ceo, jeśli chcesz wyjechać, to spadaj, gdzie chcesz. Już mam siebie dość. Naprawdę, nie chcę tej całej rodzinnej zabawy, chcę po prostu być szczęśliwy, rozumiesz. Chcę chodzić po klubach, pić, bawić się, czuć, że żyje. Kiedy cię tu sprowadzałem, myślałem, że jestem gotowy na rodzinę, ale okazało się, że nie. Powiedział Jurij. Na chwilę zamilkł. Kiedy znów zaczął mówić, jego głos był znacznie cichszy, spokojniejszy, a nawet pełen jakiejś winy. Zofia słuchała go jednym uchem, jakby przepuszczając jego słowa przez wewnętrzny filtr, żeby znów nie dać się złapać na jego manipulacje. Nigdy mnie nie zrozumiesz. No, jesteś zbyt prosta, rozumiesz. Zobacz, jakie tu są dziewczyny. Zobacz, jaka ona była. Usta, figura, wszystko takie luksusowe, zadbane. Patrzysz na nią i aż cię ściska w środku spodniecenia. Rozumiesz, takie jak ona są do miłości, do namiętności, a takie jak ty, no, są do rodziny. Taka jak ty nigdy nie zdradzi, nie pójdzie na bok, będzie wierzyć, kiedy będę ściemniał. A taka jak ona zna swoją wartość, wypowiedział Jurij. Od jego słów zrobiło się strasznie nieprzyjemnie. Zofia poczuła, że dosłownie wycierano o nią nogi. Zaczęła pakować walizkę, zdając sobie sprawę, że już nigdy nie pozwoli nikomu tak się wobec niej zachować. A tym bardziej temu człowiekowi, który ciągle ją okłamywał. Juri nagle chwycił walizkę, zaczął ją obejmować, całować, przytulać, ale ona brutalnie, ostro, bezapelacyjnie go odepchnęła. Nie waż się mnie dotykać. Dla ciebie kobieta to tylko towar, ale ja jestem żywym człowiekiem i nie zamierzam być z kimś, kto widzi we mnie tylko wygodną zabawkę, która ma mu służyć w każdej chwili, powiedziała Zofia. Słowa te zabrzmiały głośno i ostro, i Juri cofnął się, zdając sobie sprawę, że jego jedyną szansą na pojednanie będzie później. Jesteś głupia, powiedział głośno, próbując po raz ostatni wywołać w niej poczucie winy, dać jej do zrozumienia. Że nikt inny poza nim nie będzie jej potrzebował. Skoro jesteś taka prosta jak trzy grosze, to wracaj do swojej wsi i będziesz wycierać krową tyłki. Co polecisz do mamusi? No leć, zamiast jak mądra kobieta po prostu mi wybaczyć. Mądra kobieta. Chyba miałaś na myśli naiwną cierpiętnicę. Chcesz chodzić na boki? Proszę bardzo. Ale pamiętaj, że kiedy było ci ciężko, to ja byłam przy tobie. Kiedy nie mieliśmy nawet na chleb, to ja byłam twoją podporą. Wymieniłeś mnie na plastikową lalkę, więc teraz ciesz się swoim wyborem, odcięła Zofia. Zaczęła wybierać numer na telefonie, a kiedy w słuchawce odezwała się inna młoda kobieta, Zofia szybko opisała sytuację. Jurij był wściekły, jego złość aż kipiała. Żyły na jego twarzy pulsowały od gniewu. Z jednej strony wiedział, że sam zniszczył ten związek, że to jego wina, ale wciąż nie chciał jej puścić. Zofii w tej chwili było zupełnie obojętne na jego emocje. Po raz pierwszy od wielu lat nie myślała o nim, o tym, co on pomyśli czy postanowi. Myślała tylko o sobie i o tym, jak bardzo chciała wrócić do swojej rodzinnej wsi, przytulić starych znajomych i zapomnieć o tym szalonym tempie życia, które wcale nie czyniło jej szczęśliwą. Kurczę, Zofia, tyle razem przeszliśmy. Naprawdę chcesz to tak po prostu zostawić? Błagał Juri, zatrzymując ją przy drzwiach. Po prostu nie chcę, żeby ktoś więcej wycierał o mnie nogi, odpowiedziała szczerze, a on wciąż trzymając jej walizkę, próbował narzucić swoje zdanie. Daj spokój, zapomnijmy o tym wszystkim, zacznijmy od nowa. Chcesz, żebym uklęknął. Chcesz, żebym ci się oświadczył. Zawsze tego chciałaś, spróbujmy jeszcze raz, co ty na to? Juri patrzył jej w oczy z nadzieją, że go przyjmie. Ale Zofia wyrwała swoją walizkę i wyraźnie nie miała ochoty więcej z nim rozmawiać. Był dla niej już obcym człowiekiem, więc nie czuła żadnej potrzeby, by mu się przypodobać. Postanowiła, że nigdy więcej nie będzie nikomu się podporządkowywać. Kiedy Zofia zeszła na dół, siostra Juria już na nią czekała. Jej ciemnoszary samochód wyróżniał się na tle innych, podobnych aut. Ale gdy tylko Juri zobaczył, że to Angelika podjechała, cofnął się. Wyraźnie nie chciał konfliktu z siostrą. Natychmiast podniósł dłonie w geście pojednania, jakby pokazując, że nie zamierza nic robić ani mówić. Angelika spojrzała na niego, potem na Zofię, która była zapłakana. Jaki z ciebie idiota, Juri. To już koniec. Zobaczysz, za kilka miesięcy nasycisz się tymi wszystkimi podobnymi miejscowymi dziewczynami i jeszcze przypomnisz sobie o tej, która była gotowa iść za tobą na dobre i na złe, z pieniędzmi i bez. Jurij skrzywił się, wyraźnie pokazując, że nie potrzebuje rad siostry. Ale Angelice było to zupełnie obojętne. Załadowała walizkę Zofii, wsiadła do samochodu, a na koniec rzuciła jeszcze jedno niezbyt przyjemne napomnienie bratu. Od czego ten pobladł z gniewu? Nie martw się, nic mi nie powie. Jest mi tyle winien, że będzie spłacał mnie do końca życia. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Już dawno powinnaś zostawić tego głupka. Zresztą wiesz o nim o wiele mniej niż myślisz, powiedziała Angelika, zawracając samochód, by wyjechać z parkingu. Kiedy zatrzymały się w małej kawiarni, stolica była już daleko za nimi. Zofia zdała sobie sprawę, że miała szczęście. Wiedziała, że dzisiaj Angelika wracała do domu i po prostu chciała jechać z nią. I tak się złożyło, że właśnie tego dnia przyłapała Jurija z inną dziewczyną. Zdaję sobie sprawę, że to może zabrzmieć okrutnie, ale naprawdę się cieszę, że w końcu się rozstaliście. Oczywiście jest moim bratem, ale doskonale wiem, że to okropny człowiek i że zdecydowanie nie jest taki, za jakiego się podaje. Jednak muszę przyznać, że byłaś jedyną osobą, która mogła go powstrzymać przed jeszcze większymi kłopotami. Mogę ci obiecać, że nawet nie miną lata, a on znowu wpadnie w jakąś aferę. Tylko tym razem nikt mu już nie pomoże, powiedziała Angelika. Siadając przy stoliku, powiesiła ich kurtki i wróciła, by złożyć zamówienie. Były już w drodze osiem godzin, obie były porządnie zmęczone. Dziewczyny prowadziły samochód na zmianę, by nie zatrzymywać się na nocleg. Teraz jednak obie były wyczerpane i chciały tylko coś zjeść, porozmawiać, by pozbyć się uczucia, że zaraz zapadną w sen. Angelika mówiła spokojnie i pewnie. Wyraźnie wiedziała, o czym mówi, kim jest jej brat i znała go o wiele lepiej niż Zofia. Nie chcę ci niczego opowiadać. Wiem, że kiedy wrócisz na wieś, zdziwisz się, jak wiele się tam zmieniło. Ja sama to wiem. Wszystko tylko na wyczucie, jeśli można tak to ująć. Nie byłam tam tyle samo czasu. Co ty, powiedziała Anżelika. Dlaczego nie próbowałaś odciągnąć mnie od swojego brata? Zapytała Zofia, spoglądając znacząco na Anżelikę. 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 ta tylko wzruszyła ramionami. Bardzo go kochałaś. Wiedziałam, że mi nie uwierzysz, ale też rozumiałam, że w sytuacji, w której się znalazłaś, musisz sama zmierzyć się ze swoimi problemami. Potrzebowałaś kogoś, kto ci pomoże, a nie kogoś, kto będzie ci wygłaszał kazania. Dlatego postanowiłam, że gdybyś potrzebowała pomocy, będę obok, ale nie będę cię od niego odciągać. Nie chciałam, żebyś uważała mnie za wroga, powiedziała Angelika. Podczas gdy zajadały się jedzeniem, ich nastroje stopniowo się poprawiały. Zofia raz cieszyła się na myśl o powrocie, a raz popadała w smutek. Czuła, że tam czekają na nią inne problemy i znowu będzie musiała rozwiązywać sprawy, na które nie była gotowa. W jej głowie krążyły wspomnienia. Oto po raz pierwszy spotkała Jurija. Zaczęli rozmawiać. Czuła, jak z każdym kolejnym słowem zakochuje się w nim coraz bardziej. Był taki miły, dobry, troskliwy. Jego czułe słowa mąciły jej umysł. Teraz, patrząc na całą sytuację, widziała mnóstwo czerwonych flag, które ignorowała, mając nadzieję, że uda im się być razem, że on się dla niej zmieni. Ale takie nadzieje prawie nigdy się nie spełniają. Kiedy rozmawiały z Angeliką, coraz częściej przypominała sobie, jak po raz pierwszy ją poznała. Myślała, że z tą dziewczyną nie będzie w stanie nawiązać żadnego kontaktu. A teraz okazało się, że to właśnie Angelika pomogła jej uniknąć koszmaru, w którym się znalazła. Za parę dni wracam. Jak tylko przekażę klucze nowym właścicielom, mówią, że wieś się zmieniła, pojawiło się nawet małe kino. Przyjechało mnóstwo nowych ludzi. Życie tam aż kipi, jeśli można tak to ująć. Szczerze mówiąc, tęsknię za tamtym życiem, ale nie mogę wrócić, powiedziała Anżelika. Dlaczego? Zapytała Zofia. Bo złożyłam sobie zbyt wiele obietnic. Jeśli ich nie dotrzymam, będę tego żałować do końca życia. W stolicy żyje się ciężko, ale wiem, że to właśnie tutaj odnajduję swoje szczęście. Ale rozumiem, dlaczego chcesz wrócić i dlaczego pragniesz zostać na wsi, powiedziała Angelika z uśmiechem. A potem, po chwili milczenia, dodała: szczerze mówiąc, zazdroszczę takim ludziom jak ty. Fajnie jest umieć przyznać przed samym sobą, że ta cała kultura dążenia do czegoś, wspinania się po szczeblach kariery, zakładania biznesów, nie ma na ciebie żadnego wpływu. Mam nadzieję, że kiedy wrócisz, wszystko się u ciebie ułoży i będzie dobrze. Anżelika uśmiechnęła się, ale nagle uśmiech zniknął z jej twarzy. Doskonale wiedziała, że gdy Zofia wróci i zobaczy grób swojej matki, długo nie będzie mogła się pozbierać, mimo że już wcześniej znała tę wiadomość. Zofia była bardzo wrażliwa, dobra i serdeczna, a nawet życie w stolicy jej nie zmieniło. Anżelika po raz pierwszy widziała kogoś, kto potrafił zachować siebie po tym, jak postanowił podbić stolicę. Nawet jej brat, którego znała na wylot, nie był tak silny duchem. Żałuję, że tak okrutnie potraktowałam własną matkę. Rozumiesz, tak to się ułożyło. Myślałam wtedy, że robię dobrze, że chcę wyjechać z człowiekiem, którego kocham. Ale nie mogłam uwierzyć, że wszystko skończy się w ten sposób, rozumiesz? A matka nigdy nie zaakceptowała mojej decyzji. Po prostu wrzuciła mój numer do czarnej listy i przestała ze mną rozmawiać. Nawet kiedy trafiła do szpitala, nawet gdy wiedziała, że umiera, postanowiła mnie ukarać do końca, żebym nie była przy niej, powiedziała Zofia. Po raz pierwszy od momentu, gdy dowiedziała się o śmierci matki, wspomniała o tym wydarzeniu. Zadzwonił wtedy do niej zupełnie obcy człowiek, przedstawił się jako lekarz i poinformował ją o tym, co się stało. Zofia płakała wtedy i obwiniała siebie, ale minęło wystarczająco dużo czasu, by zdołała sobie wybaczyć. Jednak sama Zofia nie wiedziała, jak zareaguje, kiedy w końcu wróci do rodzinnego domu, a wspomnienia uderzą w nią falą. Moja matka nigdy mnie nie kochała, dla niej zawsze święty był mój brat, bo był taki cudowny, taki wspaniały, najlepszy. Kiedy mój brat zaczął się szykować do wojska, matka zabroniła mu tam iść, mówiąc, że wyrzeknie się go. Jeśli ją zostawi. A wiesz, co zrobiła, kiedy jednak poszedł? Spakowała swoje rzeczy i wyjechała gdzieś daleko, zostawiając mnie samą. Płakałam, miałam wtedy tylko 16 lat i zostałam zupełnie sama. Chwytałam się każdej pracy, dzwoniłam do niej, błagając o pomoc, a wiesz, co mi mówiła. Powiedz bratu, żeby wrócił, wtedy porozmawiamy. Obwiniaj jego, nie mnie, powiedziała mi. Gdy Angelika mówiła o matce, jej twarz stawała się nieprzejednana, pełna złości i goryczy. Mówię ci to, żebyś zrozumiała, że są okropni ludzie, bez względu na to, czy są rodziną, czy nie. Ich charakter i zachowanie nie świadczą o tobie, rozumiesz? Ich paskudne traktowanie nie czyni ciebie osobą złą, powiedziała Anżelika, próbując uspokoić Zofię. Te słowa rzeczywiście miały terapeutyczny wpływ. Zofia poczuła się lepiej. Nawet poczucie winy, z którym zmagała się przez tak długi czas, Powoli zaczęło ustępować. Kiedy zbliżały się do wioski, stało się jasne, że stare rany Zofii jeszcze się nie zagoiły. Czuła, jak poczucie winy i wewnętrzny krytyk ponownie atakują ją z oskarżeniami i wyrzutami. Angelika zatrzymała samochód przed swoim domem. Dasz radę dojść sama, czy cię podwieść? zapytała Angelika. Zofia wiedziała, że już i tak się spóźniły. Ludzie, którzy czekali na Angelikę, byli wyraźnie zdenerwowani i rzucali sobie porozumiewawcze spojrzenia. Zofia była jej bardzo wdzięczna za pomoc i nie chciała sprawiać większych kłopotów. Dziękuję ci bardzo, pójdę sama to niedaleko opowiedziała Zofia z uśmiechem, obejmując Angelikę na pożegnanie. Wysiadła z samochodu i ruszyła w stronę domu swojej matki, w którym spędziła całe dzieciństwo, zbierając siły i zmuszając się do refleksji nad tym. Jak bardzo może być jej teraz ciężko. Cała atmosfera sprawiała, że pogrążała się we wspomnieniach, myślach o tym, że dobrze zrobiła, wracając. W oddali zapiał kogut, a potem zaryczała krowa, jakby odpowiadając swojemu sąsiadowi z zagrody. Zofia wzięła głęboki oddech, chłonąc ten wiejski zapach. Ten szczególny aromat spokoju, szczęścia, cichej egzystencji w jakiejś wyjątkowej Nirwanie, gdzie wszystko jest inne, gdzie życie toczy się zupełnie inaczej. Szła zniszczoną uliczką. Ojej, Zofio, jak się cieszę, że cię widzę! Wykrzyknęła atrakcyjna kobieta, której twarz pozostała młoda, mimo że była zdecydowanie starsza niż wyglądała. Ciocia Alicja wyszła z podwórka, aby przytulić Zofię. Gdzie macie te swoje odmładzające jabłuszka? Zawołała Zofia, widząc radosną sąsiadkę. Moje najważniejsze odmładzające jabłuszko to mój kochający mąż i brak dzieci, zażartowała Alicja, nadal obejmując Zofię, za którą bardzo tęskniła. Nie myślałam, że zdecydujesz się wrócić. Co, życie w mieście okazało się nie dla ciebie? Szczerze mówiąc, za późno zrozumiałam, że to nie moje. Cała ta pogoń za pieniędzmi, ten pośpiech, przetrwanie, a przede wszystkim wszystko to robisz, żeby zaimponować ludziom, których być może nigdy nie zobaczysz ani nie poznasz. Nie chcę tego wszystkiego. Chciałam wrócić i w końcu znalazłam odpowiedni moment. Zebrałam siły, powiedziała Zofia. Alicja znowu ją przytuliła, a uśmiech nie znikał z jej twarzy. Naprawdę cieszyła się, że ją widzi i nie ukrywała swojej radości. Wiesz, gdybyś nie wyjechała, teraz byś tego żałowała. Ja też przez to przeszłam. Doskonale cię rozumiem. Też myślałam, że czeka mnie szczęśliwe życie. Liczyłam na studia, pracę. Wyobrażałam sobie, jak będę się tym wszystkim cieszyć, a potem przyjeżdżać tutaj, wspominać i myśleć, że jestem z zupełnie innej klasy, jak to mówią. A co z tego wyszło? Skończyłam studia, pracowałam kilka lat i zrozumiałam, że cała ta szalona gonitwa nie jest dla mnie. Wróciłam i ani razu nie żałowałam, że zdecydowałam się na zmianę. Ale gdybym wtedy nie podjęła tego kroku, nie pojechała, nie spróbowała nowego życia, to do dzisiaj bym żałowała, budując w głowie obraz idealnego życia, które nigdy nie istniało, mówiła ciocia Alicja. Uśmiechając się na wspomnienie przeszłości. Zofia zamyśliła się nad jej słowami. Rzeczywiście, ciocia Alicja miała rację. Gdyby Zofia nie wyjechała, pewnie żałowałaby tego do dziś. Myślała, że życie w stolicy jest dla niej stworzone, że pragnie tych wszystkich przygód, szczęśliwych weekendów w głośnych towarzystwach i tym podobnych rzeczy. Ale teraz, po tym jak na własnej skórze poczuła, że jest zupełnie inną osobą, powrót do domu wydawał się łatwiejszy. Bardzo mi przykro z powodu twojej mamy, ale wierz mi, kiedy ludzie są tak pełni złości, nic dobrego z tego nie wychodzi. Nie obwiniaj się. Nawet gdybyś nie wyjechała, wyszłabyś tutaj za mąż. A twoja matka za każdym razem urządzałaby awanturę, że nie jesteś przy niej na każde zawołanie. Są takie kobiety, które rezygnują z własnego życia dla dziecka, a potem tak się w nim zatracają, że nie potrafią żyć samodzielnie. Kiedy ich dziecko dorasta i pragnie własnego życia, powiedziała ciocia Alicja. Dziękuję ci bardzo. Naprawdę mnie wsparłaś, odpowiedziała Zofia z uśmiechem, czując ogromną wdzięczność wobec cioci Alicji, która znowu szeroko się uśmiechnęła, odsłaniając białe zęby. Nie ma za co, kochana. Wpadnij do nas wieczorem, upiekę ciasto, a ty i tak teraz pewnie nie będziesz miała czasu na inne sprawy. Ciocia Alicja nagle przerwała. Patrząc znacząco na Zofię. Nagle zastanowiła się, czy Zofia w ogóle wie, co się stało z jej domem. Może powinnam cię odprowadzić? Zofia energicznie pokręciła głową. Nie wiedziała jeszcze, co tam się wydarzyło i chciała zobaczyć wszystko na własne oczy, planując, że jak przyjdzie, zabierze się za sprzątanie. Ale jej plany miały się nie spełnić. Szła zniszczoną uliczką, odwróciła się i pomachała cioci Alicji, która teraz patrzyła na nią z tęsknotą w oczach. Zofia nie rozumiała tych emocji, ale gdy tylko doszła do domu, stanęła jak sparaliżowana. Zofia upadła na kolana i zaczęła szlochać, widząc co stało się z domem jej matki. Miała tak silny atak histerii, że przestała cokolwiek rozumieć. Nie mogła zapanować nad myślami, które napływały jedna za drugą. Przypominając jej wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie lata. Oto jej kłótnia z matką ostatnia rozmowa, która miała miejsce wiele lat temu. Matka krzyczała na nią, mówiła, że nie będzie obchodzić jej osiemnastych urodzin, że jeśli wyjedzie, to matka dla niej umrze. Mama wtedy krzyczała tak głośno, że nawet teraz w głowie Zofii brzmiał ten przerażający krzyk bardziej przypominający histerię. Oto Zofia wyjeżdża ze swoim chłopakiem z nadzieją na szczęśliwe życie, a teraz wszystko się rozpadło. Nic dobrego się nie wydarzyło. Tylko jego zdrady, pijaństwo, krzyki, niekończące się problemy, którym nie było końca. I oto teraz, kiedy postanowiła wrócić do spokojnego życia, kiedy wróciła do domu, zamiast rodzinnego domu zobaczyła tylko stos spalonych desek. Zofia płakała, nie mogąc się opanować, ponieważ jej myśli zmuszały ją do ciągłego powracania do przeszłości, pogrążając ją w poczuciu winy, które z biegiem czasu stawało się coraz silniejsze, a teraz wręcz wylewało się na zewnątrz. – Zofio, Zofio, spójrz na mnie! – usłyszała już znajomy głos. Dziewczyna poczuła, jak ktoś ją podnosi, potrząsa za ramiona, a rozsądek, który wydawał się ją opuścić, zaczynał powracać. Podniosła wzrok na osobę, która ją potrząsała, i zobaczyła Artura. Rzuciła się w jego ramiona i zaczęła płakać jeszcze mocniej. Artur przytulił ją, dał jej czas, aby wypłakała się i nie była już z tymi emocjami sama. Po prostu czekał, nic nie mówił, nic nie robił, dał jej przestrzeń na to, by wylała cały ból, winę, strach i nieodparte pragnienie powrotu do przeszłości i rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Chodź do mnie, zjesz coś po podróży, porozmawiamy trochę, musisz się uspokoić. Potrzebujesz kogoś, powiedział Artur cicho, prawie szeptem. Zofia kiwnęła głową i posłusznie poszła za nim. Jej przyjaciel z dzieciństwa, człowiek, który ją kochał, ale którego odrzuciła. Bo była zakochana po uszy w kimś, kto na to nie zasługiwał. Trzymał ją mocno pod rękę, dając jej poczucie wsparcia. Była mu za to ogromnie wdzięczna. Kto wie, może gdyby nie on, straciłaby zmysły, klęcząc przed zrujnowanym domem swojej matki, z którego zostały tylko spalone deski. Kilka godzin później, kiedy Zofia całkowicie się uspokoiła, wzięła prysznic, pili kawę i rozmawiali. Artur mówił cicho, łagodząc wszystkie ostre słowa, ale nie mógł ukrywać prawdy przed Zofią, bo prędzej czy później i tak by ją poznała. Już przed samą śmiercią, kiedy twoja matka dowiedziała się, że jej koniec jest bliski, zapłaciła komuś. Przyszli, oblali dom benzyną i podpalili. Twoja matka wtedy wszystkim powiedziała, że skoro postanowiła się zostawić, to ona pozbawi cię wszystkiego, mówił Artur, przypominając sobie tamten przerażający dzień, kiedy próbował uspokoić tę kobietę, ale ona go nie słuchała. Zofia kiwała głową, teraz już nic jej nie dziwiło. Zachowanie matki wydawało się nawet w pewnym sensie adekwatne, bo wiedziała, że ktoś taki jak jej matka byłby zdolny do takiego czynu. Teraz odejście jej ojca z rodziny nie wydawało jej się już tak potępiające. Nie sądzę, żebyś powinna to przeżywać na nowo. Od chwili, kiedy wasz ojciec odszedł, matka jakoś sobie wbiła do głowy, że zawsze musisz być przy niej. Więc myślę, że jej oczekiwania były wyłącznie jej problemem. Wiem, że spędziłaś z nią bardzo dużo czasu, że była Twoją mamą, i że chcesz ciągle wracać do tego poczucia winy, bo wtedy mogłabyś zdjąć z niej część odpowiedzialności za jej decyzję. Jakbyś to ty była winna, a ona tak naprawdę była dobra, powiedział Artur. Mówił to, żeby ją uspokoić, ale Zofia wiedziała, że w jego słowach było zbyt wiele prawdy. Rzeczywiście obwiniała siebie tylko po to, by usprawiedliwić matkę, by przynajmniej w jej oczach wyglądała na lepszą, rozumiejącą, kochającą, choć te cechy były w niej całkowicie nieobecne. Dziękuję. Naprawdę nie wiem. Po co wracałam, skoro tutaj już nic nie ma, powiedziała Zofia i szybko otarła twarz dłonią. Mam wrażenie, że od moich osiemnastych urodzin całe moje życie zmierza ku katastrofie. Związek się nie udał, z nauką się nie udało, z pracą też nie. Czasami wydaje mi się, że życie po prostu chciało mi dać bardzo okrutną, ale jasną lekcję. A z drugiej strony patrzę na innych ludzi, którzy żyją świetnie bez tych wszystkich lekcji i myślę, że przecież mogłam mieć dokładnie to samo. Zofia zamilkła. Artur rozumiał, że po prostu potrzebowała się wygadać i że potrzebuje rady. Musiała usłyszeć samą siebie, żeby uwolnić się od nagromadzonego w niej negatywu. Tak, życie w stolicy nie było dla mnie. Zrozumiałam to zbyt późno. Kocham wieś, chcę tu żyć, mieć konia, krowę, po prostu żyć. Wstawać każdego dnia z poczuciem, że coś znaczę, a nie z myślą, że to kolejny wyścig, w którym i tak wygra ktoś inny, powiedziała Zofia. Zostawaj u mnie, powiedział Artur, a ona spojrzała na niego, jakby próbując zrozumieć, czy coś do niej czuje. Artur zamilkł na chwilę, a potem, jakby decydując, że nie powinno być między nimi żadnych niedomówień, kontynuował. Moje życie też nie było usłane różami, więc myślę, że powinniśmy trzymać się razem, powiedział z uśmiechem. A gdy uśmiech zniknął z jego twarzy, dodał: Kiedy wyjechałaś, zrozumiałem, że bieganie za tobą nie ma sensu. Postanowiłem się ożenić, wydawało się, że znalazłem odpowiednią dziewczynę, ale jej matka nie była zadowolona, że wychodzi za mąż za zwykłego chłopaka. Widocznie chciała mieć w rodzinie jakiegoś oligarchę. Mieszkaliśmy razem kilka miesięcy, złożyliśmy nawet papiery w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale potem ona nagle powiedziała, że mama jest przeciwna i że chce wyjechać. Więc od tego czasu jestem sam. Zrozumiałem, że to wszystko nie dla mnie, ale cieszę się, że wróciłaś. Będę szczęśliwy, jeśli zostaniesz tutaj. Mój dom jest duży, starczy miejsca dla nas obojga. Wybierz sobie dowolny pokój na piętrze. Możesz nawet urządzić sobie gabinet, jeśli chcesz. Zofia była przeszczęśliwa, słysząc to, bo najbardziej bała się teraz, że zostanie bez dachu nad głową. W przeciwnym razie musiałaby wracać do stolicy, bo nie miała innego wyjścia, albo prosić o pomoc kogoś, komu później musiałaby być wdzięczna. Kiedy zamieszkali razem, nie było mowy o żadnym związku. Ale im dłużej żyli pod jednym dachem, tym bardziej zaczynali darzyć się uczuciem. W pewnym momencie Zofia zrozumiała, że kiedyś wybrała nieodpowiedniego człowieka i powinna była zostać z Arturem. Był dobry, troskliwy, rozumiejący i czuły wobec niej. Potrafił także stanąć w jej obronie, kiedy ktoś mówił coś za jej plecami. I bronił ich nowo narodzonego związku. Na szczęście dla Zofii większość osób, które znała, dawno wyjechała z wioski, więc nie było nikogo, kto mógłby ją oceniać. Zresztą ci, którzy zostali, nawet jej nie znali. Ale Zofia była naprawdę szczęśliwa, że w końcu spotkała kogoś, kto był jej bliski. Podczas jej nieobecności życie we wsi zmieniło się znacząco. Wieś stała się znacznie większa, ale nikt nie chciał przekształcać jej w małe miasteczko. Nadal było tu wiele zwierząt, a ludzie kochali się nimi zajmować. Rozlegało się rżenie koni, muczenie krów, beczenie owiec. Zofia budziła się rano, przeciągała, patrzyła przez okno, jak jej ukochany mężczyzna opiekuje się zwierzętami. Nosi wiadra gdzieś na ogród, a widząc, że się obudziła, machał do niej obiema rękami. Gdy tylko wstawała, szli razem do kuchni, gdzie pili kawę, zajadali się domowym ciastem, rozmawiali o głupotach, śmiali się i nic ich więcej nie obchodziło. Nie musieli już martwić się o to, jak wyglądać, by zadowolić innych. Ani jak żyć, by nikogo nie rozczarować. Byli szczęśliwi razem, a wszystko inne było nieistotne. Patrząc wstecz, Zofia z trudem przypominała sobie, jak mogła kochać innego człowieka. Czasem było jej wręcz przykro na myśl, że zamiast tej spokojnej i szczęśliwej egzystencji przez kilka lat żyła w szalonym wyścigu, w którym nigdy nie mogła wygrać. Nie wiedziała, jak potoczyło się życie jej byłego chłopaka i nie chciała tego wiedzieć. Przez trzy lata związku nigdy nie oświadczył się jej. Tymczasem Artur już po kilku miesiącach zaprosił ją na uroczy piknik nad rzeką, gdzie się jej oświadczył, a ona z radością zgodziła się zostać jego żoną. Życie toczyło się swoim rytmem. Byli szczęśliwi, ale jej przeszłość postanowiła powrócić sama. Kiedy pojawił się samochód Angeliki, Zofia nie mogła się powstrzymać od radości. Bardzo długo nie widziała swojej najlepszej przyjaciółki, chciała jak najszybciej ją przytulić, poczuć, że znowu ma przy sobie kogoś bliskiego. Angelika wyglądała jednak na zmęczoną i wyczerpaną. Dlatego z chęcią zgodziła się na herbatę i kawałek świeżo upieczonego ciasta, którym poczęstowała ją Zofia. Angelika była szczęśliwa, widząc, jak dobrze układa się życie Zofi w nowych relacjach, jak jest szczęśliwa. Jak cieszy się życiem z człowiekiem, który pomaga jej wyleczyć duszę po tym, co przeszła z jej bratem. Dobra, dziewczyny, odpoczywajcie, ja jadę do miasta, powiedział Artur, pocałował żonę i wziął od niej listę rzeczy do kupienia. Uśmiechnął się, pomachał im dłonią i poszedł do swojego dzipa, który już stał zapalony na podwórku. Silnik ucichł, a samochód zniknął z pola widzenia. Zofia nadal patrzyła na miejsce. Gdzie wcześniej stał, a jej oczy były pełne miłości. Zrozumiała, że jest gotowa spędzić z nim całe życie. Cieszę się, że u ciebie wszystko dobrze powiedziała Angelika z uśmiechem, a w jej głosie było słychać szczerość, bo nigdy nie życzyła Zofii źle. Było jej ciężko patrzeć, jak Zofia cierpiała, będąc z jej bratem. Wiesz, naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, odpowiedziała Zofia z szerokim uśmiechem. Tak bardzo go kocham, a on kocha mnie i nigdy mną nie manipuluje. To dla mnie coś nowego, szczerze mówiąc. Najpierw manipulowała mną matka, potem twój brat, a teraz to wszystko wreszcie się skończyło. Zofia zamilkła, a jej uśmiech zniknął, gdy zauważyła, że Angelika wygląda na przygnębioną. Stało się coś zapytała Zofia z niepokojem w głosie. Angelika energicznie pokręciła głową, jakby chciała ją uspokoić, zanim jeszcze zacznie mówić. Opuściła wzrok, nie wiedząc, czy powinna poruszać temat, który jej ciążył. Chciała powiedzieć o tym, co się stało z jej bratem, szukała wsparcia, ale bała się, że Zofia nie będzie chciała tego słuchać. Nie grajmy w zgadywanki, po prostu powiedz mi, co się stało, a razem znajdziemy rozwiązanie, dobrze. Powiedziała Zofia, jakby czytając jej myśli. Masz rację, po prostu pomyślałam, że pewnie nie będziesz chciała słyszeć nowin o swoim byłym, odpowiedziała Angelika. Gdybym wciąż coś do niego czuła, pewnie byłoby mi to nieprzyjemne, ale teraz, szczerze mówiąc, jest mi to obojętne. Bardziej martwię się o ciebie, powiedziała Zofia, obejmując Angelikę. Angelika znów zamilkła, zbierając myśli. Było jej ciężko mówić o tym, co się wydarzyło. Jak mówiłam, kiedy odszedł, wpadł w jakieś kłopoty. Spotykał się z jakąś dziewczyną, w której chyba się zakochał. Nie wiem, co mu obiecała, ale zawróciła mu w głowie. Chyba myślał, że jeśli zdobędzie dla niej pieniądze, to będzie z nim. Nawet kupił jej pierścionek, ten sam, który miał dla ciebie, ale nigdy ci go nie wręczył. A ona go odrzuciła. Powiedziała, że nie będzie z nim, dopóki nie kupi jej samochodu. Wtedy zrozumiał, że nie jest w stanie zdobyć takich pieniędzy w normalny sposób, więc wplątał się w jakieś podejrzane interesy. I w końcu go złapali. Sąd, problemy, ciągły koszmar. Kiedy o tym myślę, aż mną trzęsie. Przepraszam, mówię trochę chaotycznie, ale trudno mi uwierzyć, że dla ciebie nie był w stanie zrobić nic, a dla tej dziewczyny wpakował się w kłopoty z prawem powiedziała Angelika. Nie, w porządku. Już dawno nikogo nie obwiniam. To był mój wybór, zdecydowałam się mu wierzyć, zdecydowałam się go wybaczać, więc nie mam do niego pretensji. Życie dało mi lekcję, którą dobrze zrozumiałam. Proszę, mów dalej, chcę, żebyś mogła się wygadać powiedziała Zofia. Angelika skinęła głową z wdzięcznością. Od ostatniego spotkania z Zofią bardzo schudła. Gdyby Zofia zobaczyła ją gdzieś na ulicy, pewnie by jej nie rozpoznała. Jej włosy stały się rzadkie, skóra blada, a szafirowe oczy straciły swój blask. Wyglądała, jakby przeszła przez straszną tragedię, która mocno odbiła się na jej wyglądzie. Mój brat okazał się gorszy niż sobie wyobrażałam. Oddał mnie tym ludziom jako osobę, która niby miała spłacić za niego wszystkie długi. Na szczęście ci ludzie nie uwierzyli w jego brednie. Potem, kiedy przyszli do mnie i powiedzieli: że jeśli będę go bronić w sądzie, spotka mnie coś złego. Musiałam wybrać między wolnością mojego brata a własnym życiem. Pamiętając, jak traktował ciebie i mnie, jak wielokrotnie mnie wykorzystywał, a teraz dosłownie wrzucił pod pociąg, bym spłacała jego długi, wybrałam siebie, a nie jego. I wiesz, Ceo, nie żałuję tego ani trochę. Ale wyszło na jaw coś, o czym powinnaś wiedzieć. Jego wsadzili do więzienia, nie mam żadnych długów, ale nagle pojawił się ktoś, o kim nie wiedziałam. Okazuje się, że kiedy był z tobą i zabierał cię ze wsi, miał już inną rodzinę i dziecko. Rozumiesz? Zapadła cisza. Zofia była tak zszokowana tym wyznaniem, że nie mogła wydusić z siebie ani słowa. Nie mogła pojąć, jak mogła tego nie zauważyć, jak człowiek, który był tak blisko niej, przez cały ten czas tak skutecznie to ukrywał. Przecież obiecywał jej, że będą razem, że się z nią ożeni, a jednocześnie był żonaty z inną kobietą i ją oszukiwał. Angelika też była wstrząśnięta, ale najwyraźniej już dobrze to przemyślała, bo teraz mówiła o tym znacznie spokojniej. Kiedy na rozprawie pojawiła się ta kobieta i powiedziała, kim jest i że mają dziecko, widziałam, jak zmieniła się jego twarz. Pamiętam, jak ogłoszono wyrok. Poszłam na krótkie widzenie, bo chciałam z nim porozmawiać. Zapytałam go: Jak mógł tak oszukiwać dziewczynę, wiedząc, że mu ufała, że go kochała? Wiesz, co mi odpowiedział? Powiedział, że jeśli ktoś pozwala się tak traktować, to trzeba to wykorzystywać do końca. Chciałam, żebyś wiedziała, że nie byłaś winna temu, jak Cię traktował. On po prostu okazał się prawdziwym potworem, a nie człowiekiem, powiedziała Angelika. W końcu wyrzuciła z siebie to, co ją dręczyło, ale miała wrażenie, jakby w jej wnętrzu rozpadł się gniazdo OS wiesz, gdzie mieszka ta kobieta? Zapytała nagle Zofia, patrząc na Angelikę. Tak, ale dlaczego Cię to interesuje? Zapytała Angelika. Masz do niej numer. Chcę z nią porozmawiać. Muszę ją przeprosić, bo czuję się winna. Angelika nie zadawała więcej pytań. Po prostu napisała numer na kartce i przepisała go do telefonu. Potem starały się zmienić temat, rozmawiały o pracy, o tym, że Zofia planuje mieć dziecko ze swoim nowym mężem, a Angelika myśli o powrocie na wieś i szuka nowego domu wśród tych, które wybudowano w ostatnich latach. Kiedy Artur wrócił z miasta, Angeliki już nie było. Pojechała do swojej ciotki, by tam przenocować i pomieszkać przez jakiś czas, dopóki nie rozwiąże kwestii mieszkania. Ale Zofia miała złamane serce. Opowiedziała wszystko Arturowi, bo nie chciała go martwić ani pozwolić mu myśleć, że ma przed nim jakieś tajemnice. Wspierał ją, ale nie rozumiał, dlaczego chce zadzwonić do tamtej kobiety. Zofia jednak miała swoje podejrzenia i chciała jak najszybciej je wyjaśnić. Oczywiście, o ile tamta kobieta w ogóle zgodzi się z nią porozmawiać po tym wszystkim, co się wydarzyło. Zofia długo nie mogła się zdecydować, by zadzwonić. Bała się, denerwowała, ciągle myślała, że musi poczekać na lepszy moment, że teraz nie jest odpowiedni czas. Ale w końcu miała dość uciekania przed własnymi lękami i wybrała numer czekając, aż sygnał zmieni się w kobiecy głos. Tak, słucham, odpowiedziała kobieta po drugiej stronie telefonu. Głos Ali był głośny i wyraźny, ale spokojny. Wyraźnie nigdzie się nie spieszyła, co Zofii bardzo odpowiadało, ponieważ chciała zadać pytanie, ale wahała się, przez co w jej mowie pojawiały się długie pauzy. Przepraszam za kłopot, jestem Zofia, ja zaczęła mówić, ale Ale jej przerwała. Tak, wiem, kim jesteś. Czego chcesz? zapytała. Zofia myślała, że ale od razu rozłączy się, ale w jej głosie nie było słychać złości. Była spokojna i opanowana. Może dlatego, że pogodziła się już z tą sytuacją? A może po prostu nie chciała tracić nerwów? Chciałabym wiedzieć, dlaczego Cię przede mną ukrywał. Dręczy mnie to, że byłam z Nim tak długo w związku i nie miałam pojęcia o Twoim istnieniu powiedziała Zofia szczerze. Nie mogąc znaleźć odpowiednich słów, postanowiła mówić wprost, skoro sytuacja i tak już wyszła na jaw, a ta kobieta w ogóle zgodziła się z nią rozmawiać. Ale po drugiej stronie milczała. Może sama zbierała myśli, a może zastanawiała się, czy w ogóle odpowiadać dziewczynie, która w pewnym sensie zniszczyła jej małżeństwo, patrząc na to z jej perspektywy. Nie obwiniam cię. To był jego wybór. To on zdecydował, żeby pójść na bok. Ale nie rozumiem, dlaczego przez cały ten czas, kiedy był z tobą, nie zgadzał się na rozwód, nie chciał puścić ani mnie, ani naszej córki, mimo że nie interesował się jej życiem. Dzieliliśmy majątek, przechodziliśmy przez ten koszmar w sądach. A potem wracał do ciebie i opowiadał, że szukał pracy, że pracował. Kto wie, co jeszcze wymyślał? Jednego tylko nie rozumiem, dlaczego twoja matka nie raczyła ci powiedzieć, że miał już rodzinę. Powiedziała, ale zdecydowanym tonem. W tym momencie Zofia poczuła, jakby wszystko w niej pękło. Podejrzewała, że jej matka wiedziała o tym małżeństwie. Teraz te obawy się potwierdziły. Zofia nie mogła zrozumieć, dlaczego matka nie powiedziała jej prawdy, i bolało ją, że była świadoma tej sytuacji, ale postanowiła milczeć. Przyjechałam do Twojej matki, prosiłam ją, żeby przemówiła Ci do rozumu, bo nie chciałam rozmawiać z Tobą bezpośrednio. Doskonale pamiętam, jak to jest mieć osiemnaście lat. I tak byś mnie nie posłuchała. Zresztą, mój mąż wtedy urządził mi prawdziwe piekło, gdybym się do Ciebie odezwała. To dziwne, nie mówił Ci prawdy, nie oświadczył Ci się, ale jednocześnie odgradzał Cię ode mnie. Opowiedziałam Twojej matce całą sytuację, prosiłam, żeby z Tobą porozmawiała. Obiecała mi, że ci wszystko powie, ale jak się okazuje, niczego ci nie powiedziała. Nie rozumiem, co nią kierowało. Jak mogła pozwolić, żeby jej córka wyjechała z człowiekiem, który miał niezałatwione sprawy z własnym małżeństwem i dziecko, którego po prostu zostawił? Zofia słuchała i nie mogła uwierzyć. Że przez cały ten czas była z człowiekiem, który gotów był porzucić swoją dawną rodzinę tylko dla romansu z nową kochanką. Przez cały ten czas to ona była tą kochanką, choć nie miała o tym pojęcia, a świadomość tego przynosiła jej ogromny ból. Czuła się zdradzona, oszukana, zniszczona. Łzy napływały jej do oczu, a kiedy skończyła rozmowę i przeprosiła Ale, ruszyła w stronę domu przyjaciółki swojej matki, bo wiedziała, że ona z pewnością znała prawdę. Zofią trzęsło. Kiedy przyjaciółka matki wyszła na zewnątrz, od razu zrozumiała, o co będzie chodzić, widząc w jakim stanie jest dziewczyna. Zresztą nie darzyła Zofii sympatią. Tak samo jak kiedyś jej matka. Dlaczego? Chcę tylko wiedzieć dlaczego krzyknęła Zofia, gdy przyjaciółka matki stanęła przed nią. Kobieta skrzywiła się, zagryzła wargę, jakby zastanawiała się, czy w ogóle powiedzieć dziewczynie prawdę. A co, zasłużyłaś sobie na to, żeby matka się o ciebie troszczyła? Zasłużyłaś na to, żeby matka traktowała cię dobrze? Zostawiłaś się tutaj, żeby umierała w tym zimnym domu? Zostawiłaś się w samotności, wyjechałaś z kochankiem, żeby z nim spać i się bawić? Głupia dziewucho, matka to świętość, powinnaś była zostać z nią. Uważaj, bo los cię już za to ukarał, zrozumiano. Powiedziała kobieta z nienawiścią. Ona jakby nienawidziła Zofii całym sercem, chociaż sama Zofia nie rozumiała, skąd się u niej brało takie podejście. Matka zawsze biegła do swojej przyjaciółki, żeby tam żalić się na córkę, na to, że rzekomo chce być samodzielna, i najwyraźniej to zapisało się w pamięci przyjaciółki matki. Kiedy ta kobieta przyszła do twojej matki i opowiedziała jej, że masz romans z żonatym mężczyzną, twoja matka przysięgła mi, że ci o tym nie powie. Skoro los najpierw odebrał twojej matce męża, a potem ciebie, to twoja matka postanowiła, że ty też musisz dostać od tego losu lekcję, którą zapamiętasz na całe życie. Jak widzisz, przepowiednia twojej matki się spełniła. Powiedziała złośliwie przyjaciółka matki, a na jej twarzy pojawił się nieprzyjemny uśmiech, który oszpecał już i tak suche, nieładne oblicze. Przyjaciółka matki dość gwałtownie się odwróciła i ruszyła w stronę domu, kołysząc się z nogi na nogę jak kaczka. Najwyraźniej nie zamierzała dłużej podtrzymywać rozmowy, a zresztą nie miała już nic więcej do powiedzenia. Cieszyła się, rozkoszując się myślą, że dziewczyna, która kiedyś, jej zdaniem, zdradziła matkę, w końcu dostała, na co zasłużyła. Podziękuj, że od tego głupca nie zaszłaś w ciąży, bo wtedy Twoja matka w niebie byłaby szczęśliwa, że napiłaś się pełnym wiadrem goryczy. Rzuciła na pożegnanie kobieta. Zofia szła do domu. W głowie ułożyła się jej cała układanka tego, co wydarzyło się w jej życiu. Absolutnie wszystko mogło się potoczyć inaczej, gdyby matka wtedy powiedziała jej, że jej ukochany mężczyzna był żonaty. Ale matka nic nie powiedziała. Zofia nagle się zatrzymała, gdy uświadomiła sobie, że stoi tuż przed domem matki. Gdy osiągnęła pełnoletność, zostawiła matkę w starej wiosce i wyjechała do stolicy, żeby ułożyć sobie życie. Kiedy wróciła po latach, zapłakała, widząc, co stało się z domem matki. Pogrążyła się w poczuciu winy, cierpiała, myślała, że niczego nie da się naprawić. W rzeczywistości to jej matka powinna była czuć się winna. Ale najwyraźniej nawet na łożu śmierci złośliwie uśmiechała się, żeby zrobić córce świństwo. Zofia odwróciła się i ruszyła do swojego prawdziwego domu, gdzie mieszkała z Arturem, i postanowiła na zawsze zakopać swoją przeszłość w pamięci. 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 Pamięci pamięci.